Myślę, że kolejnym materiałem, na który warto rzucić Pierwszy okiem, raz. jest materiał niejakiego Rokfora Remigiusza Maciaszka. Nie jest to jakiś materiał, który wszystkich może interesować, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Generalnie chodzi o grę, która jest jedną z moich ulubionych, a dokładniej sequel jednej z moich ulubionych gier, czyli Dragon's Dogma, w tym przypadku Dragon's Dogma 2. Szczęście w nieszczęściu, akurat w moje ręce Dragon's Dogma 2 nie wpadło, ponieważ jest to na PS5, na PC-cie. Na PC-cie ja rzadko grywam. PS5 nie mam w planach nawet zakupu. Dragon's Dogma Dark Arisen jest jedną z moich ulubionych gier. Jak ktoś ma ochotę, może zobaczyć sobie top 10 moich chyba najtrudniejszych platyn, gdzie ta gra się tam znajduje. O kilku rzeczach mówię na temat tej gry. I o co chodzi z tą grą? Ile razy człowiek mówił wam do jasnej anielki: nie kupuj gier w preorderze, ponieważ wydawcy robią was w balona. Kilka rzeczy, o których się dowiedziałem w Dragon's Dogma. Co mi się... Najpierw może o plusach pogadajmy. W Dragon's Dogma podoba mi się system wspinania się na potwora, walki. Najbardziej utkwiło mi w pamięci chociażby pierwszy raz, jak wlazłem na gryfa i on poderwał się i ty jesteś przyczepiony w powietrzu na tym gryfie, bijesz tego gryfa, twoje pąsy tam gdzieś na dole stoją i no, robi to wrażenie, taki sposób, czy ze smokami i tak dalej. Gra nie była bez wad, no ale mniejsza z tym, przejdźmy do Dragon's Dogma 2. O plusach nie będę mówić, pomówmy o minusach, które wiem, na przykład na PC-cie, nie jest to odosobniony przypadek, ale nawet crashe się crashują, ok? Tak gra jest źle zoptymalizowana, taki chujowy port jest, że normalnie odpalasz grę, nawet na tworzeniu postaci się crashuje, nawet przy niskich ustawieniach, co to ma być? Nawet ci crash, jak już mówiłem, może się skraszować. No niedorzeczne. Pierwsza kwestia. Druga kwestia. Nie ufaj wydawcom, nie kupuj preorderów, bo robił w balona. Ile razy było tak, że na przykład sugerowanie, że grafika będzie taka fenomenalna, taka świetna, a finalny produkt się kompletnie nie umywa, tak zdowngrade'owany jest graficznie. A co w tym przypadku odwalili? O, nie, nie, tu będzie gierka taka fajnie wszystko. Recenzje pierwsze poszły i co? Mikrotransakcje, że na przykład za teleport się musisz płacić, czy coś, z tego co wiem. Za fast travel, mikrotransakcja, z tego co ja wiem. Nie wiem, czy to jest faktycznie, bo mi się kurwa nie chce w to wierzyć po prostu. Ale wyobrażasz sobie, gra rzekomo triple, chociaż teraz to quadruple A robię, a to nie Ubisoft, to Capcom. I jeszcze bardziej chcą monetyzować, jakby to był jakiś pieprzony handheld darmowy. Za kolor! Chcesz ciuchy w innym kolorze, musisz kurwa $5 zapłacić. Jest niedorzeczne. I pozwalają sobie na coś takiego, bo ludzie kupują. Oni dosłownie. Gościu, nie wiem czy wiesz, ale taki Call of Duty, który $70 gra powiedzmy kosztuje, nie? Oni na tych pieprzonych skinach, na bandlu zjebanych skinów, który jest prosto zrobić, na kilku broniach, jakiś kurwa jednorożec, coś jeszcze, 6 różnych skinów, taki bundle, to jakieś 20 czy 40, nie wiem ile dolarów i ludzie to kurwa masowo kupują i mają z tego więcej pieniędzy niż ze sprzedanych gier. To jest kurwa absurd jakiś. Diablo to chyba już w ogóle, ten Immortal, to kurwa już w ogóle pojechali. Bo tam, żeby wymaksować postać, to o ile pamiętam, to trzeba z 5 milionów wydać dolarów, czy 10 milionów dolarów? Na mikrotransakcje? Gra kurwa, 10 milionów czy 5, nie pamiętam, no kilka milionów dolarów. Albo że jeśli nie chcesz, nie wiem w którym to z kolei tytule, czy to też w tym, jeśli chciałbyś sam na podstawie tego, co gra ci daje za ukończone jakieś tam walki? Czy to bodajże w Overwatchu, Overwatch 2, to musiał być ponad 300 lat non-stop grać.
Kurwa komedia. No tak czy siak, zobaczmy. Capcom zniszczył grę. Wyszło 22 marca. Produkt zwrócony, lol. Ja się nie dziwię, że... Zamiast... Ludzie, serio, pomyślcie czasami. Najpierw poczekajcie na recenzję nieprzepłaconych recenzentów, którzy kurwa dostali produkt, żeby zrecenzować, tylko na przykład na recenzję osoby, która sama kupi grę. Albo nad którą nie będzie bicza wydawcy. Jak kat stojący wydawca nad jego głową. O, muszę dobrą ocenę wystawić, bo inaczej mi gierki darmowe nie staną. Aha! Może tak być, może tak bądź rzetelnym recenzentem, może być tak, zauważ, że gdyby nie ci ludzie, którzy oglądają twoją recenzję, czy też czytają twoją recenzję, to ty byś kurwa gówno dostał, a nie gierkę, gówno byś dostał, nie sponsorów, bo bez tych ludzi nie masz liczb, za które ci płacą. A jeśli tracisz zaufanie ludzi, to co ty możesz mieć w tym momencie? Gówno w zębach swoich. Anyway. Zobaczmy. Zobaczmy, co tam Rockford powie ciekawego. No. Pierwszy raz od 50 lat zrobiłem recenzję. Oj. I co? Boże, jak nas wszystkich Capcom zrobił w konia, ze mną włącznie, rzecz jasna. Szczęśliwie moja recenzja Dragon Dogma 2 to nie jest taka jedyna recenzja w internecie. Wszędzie wszyscy mówili rzeczy pozytywne na temat tej gry. Dlaczego? Ponieważ wersja przedpremierowa znacząco się różniła od wersji popremierowej. Czym przede wszystkim? Sklepikiem, z mikrotransakcjami. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle... Jak można tak zrobić, nie? Nawet ja już nie mówię, że klientom. No. Dlatego jeszcze raz do jasnej cholery. Nie kupuj w preorderach. Poczekaj na recenzję osoby godnej zaufania. Ja osobiście, jeśli już oglądam jakąś recenzję, ja mógłbym polecić na przykład recenzję od Angry Joe. Można by powiedzieć, że kiedyś nawet troszkę się na nim wzorowałem. Co dokładnie? Taka wybuchowość, ten krzyczenie i tak dalej, nie? Tak samo kiedyś chciałem robić właśnie tego typu recenzje, że mam green screen, że jak mówię na temat jakiejś gry, czy na przykład chciałem robić top 10 listę moich ulubionych gier, powiedzmy z PSX-a, PS2 czy PS3, to nawet ubierać się w taki cosplay postaci jakiejś głównej z gry, o której mówię. Czyli jeśli mówię o Harvest Moon Back to Nature, no to założyć czapkę do tyłu, jakieś szelki, koszula niebieska, prawda, jako taki rolnik, może tutaj trawę do gęby włożyć czy coś, tak żeby i mówić o tej grze. Tak sobie myślałem, tak miałem w głowie, ale finalnie no to musiałbym mieć trochę większe fundusze, żeby takie coś robić. Mógłbym popróbować, może troszkę z nie aż taki, nie aż tak nadmuchane to. No ale to wiesz. No i zobaczmy, mikrotransakcje. Ale recenzentom podsyłasz egzemplarz gry? A i wiesz co istotne, co jest jeszcze istotne, że Angry Joe za swoje pieniądze kupuje. Tym bardziej, że wydawcy za nim za bardzo im przypadają, tak mi się wydaje, bo co? Bo on będzie szczery w tych recenzjach. I żeby było zabawnie, ja oglądając jego recenzję, jak dochodzi do sytuacji, kiedy on ma już oceny wystawić grze, ja ile razy nawet z wami oglądałem, ja mówiłem moją ocenę, jaką on wystawi i dosłownie nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się tak, żebym podał inną ocenę, jak on poda. Jeśli ja mówię, że 3 na 10 i on mówi, i raptem słyszę od niego 3 na 10. Rzadko się zdarzało chyba tak, żebym ja na przykład o jeden stopień niżej dał, czy też o jeden stopień wyżej jakąś grę. Zwykle to dokładnie tak jak on ocenię. Nie wiedząc o tym, jaką on da ocenę. Więc tym bardziej mam jakieś zaufanie. Jeśli chodzi o gry przynajmniej, nie? Tym bardziej, że te jego recenzje gier nawet fajne są, no. Jak chcecie, możemy kiedyś maraton obejrzeć różnych jego recenzji i to wam pokażę, o co mi chodzi. Informujesz w ogóle bo są wręcz ponadczasowe. Transakcje. Zupełnie. Nie ma słowa, nie ma nic w sklepiku, nie ma opcji. Ludzie, którzy kupują preordery, też nie wiedzą, że będą mikrotransakcje w grze. I nagle się okazuje, że co? Że można za kasę zmienić postać? Że można zmienić save, którego nie można było zmienić na początku? Uznałem, że to chyba takie hardkorowe ma być, nie? I nawet mi się to podobało, że nie można zmienić postaci. I pewnie mam 56 godzin w grze. A mi się to nie podoba, że nie można zmienić postaci. To teraz... Chwileczkę. Jak nie można zmienić postaci? Ja rozumiem, jakby był jeden save slot, albo masz, nie wiem...
na zasadzie, że są, jest kilka slotów i od nowa zaczynasz, no to tak jak w Soulsach jest, jak masz Dark Souls, jak chcesz, możesz sobie od nowa założyć postać i stworzyć nową i grać od nowa. A tu chcecie im powiedzieć, że co, muszę tą, a nie mogę skasować i zrobić nowej? A tam bodajże nie da się. No to czyli jeśli ja zrobię postać, która mi się kurwa nie podoba, bo na, albo na przykład zrobię na szybko, bo się gra kurwa crashuje nawet na kreatorze postaci, to co, utknąłem z postacią, którą nie chcę, nie chciałem w pierwszej kolejności? Do jasnej anielki? I nie zmieniałem postaci, nie jakoś wytrzymałem. Potem po 50 godzinach odkryłem w grze taką specjalną książkę, którą się kupuje, normalnie za rzeczy zdobyte w grze, i się zmienia postać i ja sobie zmieniłem, trochę zrobiłem byczka. Z 80 zrobiłem 2 metry, 110 kg wagi, chłop może dźwigać dużo. No więc w grze jest ta opcja, ale to, że można to kupić, to jest jakaś przeginka totalna. Szybka podróż za kasę, nie? Cała, ja opowiadałem o tym, że wychodzisz z miasta, wychodzisz na 2 godziny, 3, możesz zginąć po drodze, cała ta atmosfera wokół tego była istotna, ale się okazuje, że możesz zapłacić i sobie przebryknąć między jednym miejscem a drugim. To jest, ja opowiadałem wcześniej... Mikrotransakcje! Zapieprzony fast travel. A najlepsze jest to, że jak ja grałem w Dragon's Dogma pierwsze, nawet nie miałem pojęcia, też jest fast travel, nie miałem pojęcia, że jest. I generalnie jeśli gra ma fajny świat, fajnie zbudowany, interesujący, że chodzisz gdzieś, że masz ochotę pójść tu, pójść tam, pójść siam. Nawet człowiek nie myśli o tym, że jest fast travel. Jak ja grałem w pierwszy Horizon Zero Dawn, to w ogóle nie myślałem o tym, że jest fast travel. Bo po prostu biegałem po świecie, tu pójdę, o tam, siam i biegałem wszędzie, a później, o kurwa, w połowie gry się zorientowałem, że jest coś takiego jak fast travel, o kurwa, tu polecę, tam polecę, tu się przerzucę. A z kolei jak kolejną część, ten Forbidden West grałem, to gra jest, nie wiem, no, takie gówno, że ja mam ochotę, Jezus Maria, nie chce mi się biegać, gdzie jest jakiś fast travel, bo już nie chcę tego biegania, jeszcze pokazywanie, gdzie to trzeba iść, to w ogóle jakieś dezorientujące. Nie można sobie wybrać punktu, żeby widzieć gdzieś na horyzoncie jebany punkt, czy też na mapie, na pierdolonym kurwa kompasie czy coś, żeby iść po linii prostej. Nie, musisz iść tutaj ścieżka i tu na ścieżce raptem zmienia kurwa kierunek. Aha, czyli nie miałem iść tam, tylko miałem iść siam. No idiotyczne. I nie można tego zmienić. Dopiero jak jesteś w powietrzu, no to możesz po linii prostej. Na streamie, że odpaliłem, wczoraj kładłem się spać o drugiej w nocy, grałem sobie właśnie jeszcze w Dragon Dogma 2, bawiłem się doskonale, ja podtrzymuję wszystko to, co mówiłem w recenzji, bo no, nie sądziłem, że będę chciał nagrywać erratę dzień później. No. To, co mówiłem w recenzji, jest absolutnie obowiązujące dla gry, w którą grałem wtedy. Natomiast no. To, że zostaniemy tak wszyscy recenzenci zrobieni w konia, w ogóle się do klubu recenzentów zapisałem w najgorszym kurwa możliwym momencie. Takiej akcji jeszcze... Ja bym powiedział, że nie wszyscy recenzenci, bo widzisz, Rok, gdybyś ty robił recenzję po premierze, na zasadzie sam byś kupił grę, dopiero jak już gra wyszła i wtedy robisz recenzję, no to już inna sytuacja. A jak też szumowiny specjalnie dają kurwa wersję przedpremierową, tak żeby coś poukrywać, to jest takie skurczysyństwo. Według mnie Capcom powinien dostać po dupie, ale w taki sposób, że ludzie powinni stracić zaufanie, nie kupować ich gier, nie robić zafajdanych preorderów, w ogóle nie powinieneś robić preorderów w pierwszej kolejności. Do jasnej anielki, kto normalny robi preorder jakiejś pieprzonej gry? Ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, gdyby to była wersja jakaś kolekcjonerska, z jakąś figurką, z czymkolwiek, ograniczona ilość, ale ty robisz jebany preorder podstawowej wersji gry! Rozumiesz? Czy nie rozumiesz jeden z drugim? A jeszcze w ogóle poezja, jeśli to jest wersja digital! Wersja Digital Preorder, jakby kurwa kopii zabrakło, no rozumiesz, nieskończonej ilości. O kurwa, gra jest w wersji Digital, nieskończona ilość pobrań może być, cholera, zabraknie. Muszę wcześniej zamówić, żeby mieć pewność, że ściągnę, no kurwa jego mać. Chyba nie było do tej pory w historii, że mikrotransakcje pojawiły się w momencie, w którym gra trafiła do sprzedaży. Że wersja, którą ja dostałem, nie no, w ogóle wersja, która była na Steamie, czyli wersja, którą wszyscy widzieli, nie miała mikrotransakcji. Więc wszyscy recenzenci, którzy dostali jakby pierwsze to embargo na recenzję, zeszło 20 marca, 2 dni przed pojawieniem się mikrotransakcji. A wiesz, embargo, w dupę se wsadźcie swoje embargo. No może wszyscy dostali grę tam tydzień wcześniej, 2 tygodnie wcześniej. Wiesz co? Ja wiecie, co bym chciał zrobić? Wiecie, co kurwa bym chciał zrobić? Chciałbym, żeby ktoś inny dostał kopię, a ja bym się dorwał, że anonimowe źródła mi dały i w dupę niech wsadzę swoje embargo i bym zrobił recenzję przed premierą i bym wywalił wszystko, co jest złe z tą grą w tym momencie. Zrobić tak, że wiesz, ej, nie ja dostałem kopię, to, że się dorwałem anonimowo, mi ktoś podesłał, hej, no embargo srargo.
Jakie oni embargo mogą zrobić? Recenzję, no bo tu jest... Jako oni embargo mogą mi kurwa zrobić? To, że ja będę siedział przed kamerą i będę opisywać coś, ewentualnie jakiś screen pokażę, w dupę mogą mi wsadzić. Niech spróbują ze mną kurwa w sądzie powalczyć. W tym momencie. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, no to trzeba się zmieścić w terminie, bo jak się nie zmieszczę w terminie, to ludzie, którzy zrobią to szybciej, będą mieli więcej... Bo jeśli, bo słuchaj, jeśli ja bym robił recenzję, mówiłbym o grze, embargo srargo, i bym wykorzystywał na przykład screeny z ich jakiegoś trailera, który wypuścili, to mogą mnie smoknąć w 4 litery w tym momencie. Świetnie. Więc to jest też znaczące, nie? Mieliśmy odpowiednio dużo czasu, żeby zrecenzować tę grę, żeby pograć w nią. I no to... Ja znam dwóch gości, co kupili tą dogmę. Czyli mówię, że znasz dwóch kolesi, którzy są ograniczeni umysłowo. No chyba nikt na to nie wpadł, że taka akcja będzie miała miejsce. Ja przejrzałem też inne recenzje. Opowiadałem zresztą o tym podczas swojej. I miałem takie wrażenie, chciał zwrócić uwagę, że będą takie rzeczy coraz częściej odwalać, ponieważ gracze się na takie gówno godzą. I oni, to było ryzyko wliczone w cenę, tak bym to nazwał. Tu trochę nie do końca... Przecież non-stop takie coś wyskakuje, takie kwiatki. Non-stop takie kwiatki wyskakują. A to grafika inaczej wygląda, jak powinna. A to niby tutaj coś, tutaj niby gra nieskończona, ale sklep z mikrotransakcjami rozbudowany tak, jakby kurwa 10 lat był budowany. Więc zrozumiało, na czym polega fenomen tej gry. Się okazuje, że wszyscy byliśmy po prostu tak nas kapką przeleciał, tak nas przerobił tutaj, że to jest szokujące. Tak wszystkich zrobił w konia. Wszystkie kanały na YouTubie, które opowiadały o tej grze, mówiły o niej w pozytywach. Oczywiście wszyscy też opowiadali, że no, są pewne niebezpieczeństwa, że... Ja w tym momencie bym kurwa tamten film usunął, jakbym ja został zrobiony tak w konia. Ja muszę chyba zrobić recenzję dla Beki, tak? Dlaczego Dragon's Dogma 2 to gra 10 na 10. Muszę poglądać różnego rodzaju recenzje, poczytać czy coś, no nie? Że to może być trudne, że to jest hardkorowe doświadczenie. No jasne, że jest hardkorowe, ale możesz sobie kupić. To w ogóle jest... Ja się męczę przez 56 godzin, łażę po tym świecie, dostrzegam pozytyw tego wszystkiego i nagle się okazuje, że to można na skróty. Więc to jest... Ja też mogę Państwu powiedzieć, mam teraz 57,4 godziny. No nic nie trzeba kupować w tej grze, żeby się dobrze bawić. Ale no jak tu grać ze świadomością, że ty się idziesz przez ten świat, mozolisz się strasznie, a mógłbyś wydać tam ileś kryształów jakichś. Ja nie wiem, co to są w ogóle za kryształy. To jest Dragon Dogma, 2500 kryształów, szczeliny. Punkty do wydania w szczelinie. Co to jest szczelina? Ja przez 57 godzin szczeliny na oczy nie widziałem. Szczelina? Rok, szczelina to jest taki koleś, który lubi bzykać żony obcych facetów. W ich szczelinę. Nie, ale najwyraźniej jest to jakaś. To jest to miejsce, w którym się pozyskuje sojuszników? Może można silniejszych sojuszników pozyskać? Oni zrobili pay to win. Silniejszych sojuszników. No można tam pozyskać, jak się urodzi po 9 miesiącach. Player. To jest jakiś szokujący w ogóle. Tam niewątpliwie są dwie grupy ludzi, którzy stoją za tą grą. Ci, którzy ją zrobili, którzy wykonali kawał dobrej roboty i ci, którzy ją spierdolili, czyli Capcom, robiąc te mikropłatności. Jestem bardzo, bardzo jestem ciekaw. Ja usiadłem, przed chwilą wstałem, usiadłem do tego na gorąco. A to jest skurczysyństwo, żeby sprzedaje ci grę, $70 za fajdanych sobie życzą, bo tak sobie wymyślili i takie gówno robić. Jestem striggerowany, to jedyne co mogę, jeszcze nie mam przemyślanej tej sprawy tak do końca. Jeszcze nie sprawdziłem wszystkich minusów, pewnie będziemy... Ale mi kurwa zepsuli grę, którą... W razie o tym rozmawiali, ale... Komedia. No, powiedziałbym, że tak mnie przeruchali, że aż sam jestem pod wrażeniem. W sensie, to jeszcze nikt mnie tak nigdy nie zrobił w konia. Nigdy nie podejrzewałem. Tak jeszcze przerobiony to nie zostałem. Tak, to jest jak się ufa jakimś różnym firmom i ogólnie ludziom. Rok, ja ci zdradzę sekret. Powiem ci coś, co kiedyś usłyszałem od bardzo mądrego człowieka. Wszyscy kłamią. Dr. House. Cytat. Ja cię kręcę. No to oczywiście to jest... To ja się śmieję teraz, nie? Bo stałem się ofiarą tego całego spisku. No ja zrobiłem recenzję, ta recenzja wygląda jak jakaś taka laurka, która została opłacona, nie? Każdy, kto przyjdzie do recenzji, zobaczy moją i powie... Znaczy, każdy, kto przyjdzie po premierze, zobaczy moją recenzję i powie, no ten Maciaszek to jest jakiś, kurde, opłacona szuja. To jest... No, nagrywam tą eratę i nie usunę tej recenzji, bo się napracowałem nad nią i uważam, że była zasadna na ten moment. I ona dotyczy samej gry i jest właściwa, ale nie wiem, ile osób zobaczy tę eratę. No, właściwie tak myślę sobie, no całe szczęście, że nie płynę sam na tej tratwie, że nie płynę sam tym statkiem tego nieszczęścia, że wszyscy ludzie się dali tak wkręcić. Słuchaj, ja nie mam monetyzacji, więc nie miałbym problemu usunąć. No trochę miałbym problem, bo ciężko jest usunąć swoją pracę. Ostatnio mówię, z 90-100 filmów usunąłem. Ale to się trudno się nie dać wkręcić. Jak to boli, kurwa, jebać te platformy. To tak jak jedziesz do pracy,
za granicę, obiecują ci dobre pieniądze, wszystko wygląda na legitnie. Ludzie, którzy byli wcześniej, mówią, tak, byliśmy fajnie, dobrze żeśmy zarobili, a ty przyjeżdżasz i się zmienia, kurde, ekipa zarządzająca i cię tam zabierają ci paszport, cię leją, kurde, badylem, zamiast ci płacić. To jest dokładnie ta sytuacja. No, ale myślę, że oprócz tego, że dużo się będzie mówiło o tym przekręcie, który Capcom zorganizował tutaj, to też będzie się dużo mówiło o tym, jak recenzenci zostali zrobili w konia. Bo to jest jeszcze inny przypadek niż w Cyberpunku. W Cyberpunku było tak, że wszyscy recenzenci dostali wersję PC-tową gry, nie mieli dostępu do wersji konsolowej i nagrali pozytywne recenzje, bo to gra nie najgorzej na tych PC-tach działała. Miała swoje wady na pewno i trochę przesadzili, trochę byli też zahypowani. Wielu recenzentów za to przepraszało. Ale tu jest jeszcze gorszy przypadek, bo dostajecie bardzo dobrą grę w wersji przedpremierowej, a potem się okazuje, że wszystko to, co się dzieje poza grą, jest skopane, do czego w ogóle nie mieliście dostępu, nie mieliście szans. No, nie wiedzieliście o tym. Jest jedna rzecz, która w tych dyskusjach się przytrafia i ona dotyczy optymalizacji. To jest coś, czego ja zweryfikować nie mogłem, poza tym, że no, tam wiedziałem, że na konsolach jest 30 klatek. Ponoć gra wymaga bardzo, bardzo potężnego sprzętu, żeby chodzić dobrze. U mnie chodzi bardzo dobrze. Nagrywałem ze swojej gry, są na YouTubie tam fragmenty moje. Ja gram w 120 klatkach. W 120 potem przełączyłem na 90, bo nie widziałem różnicy. Chodzi mi płynnie poza miastami. Dobra. Więc no, to jest kwestia mojego sprzętu jednak. Ale też ludzie zgłaszają, że mają RTX-y te 4000 i że u nich nie chodzi dobrze. Nie jestem pewny, czy to już jest taka. To może być prawda, ale to też może być trochę nagonka, ale trudno mi powiedzieć. No. Dobra, co sam jeszcze jest? Więc to co no, mam do powiedzenia, to mam do powiedzenia. No, to nie sądzę, żebym musiał się usprawiedliwiać w tej sytuacji. Ja muszę zrobić, dlaczego Dragon Ball. Zobaczmy, co ludzie piszą o tym. No, to jest najważniejsza rzecz. 11 na 10. Powiedziałem. Średnia ocena na Steamie? 39%. Nie? Ktoś zobaczy taką ocenę i zobaczy, tak. Rok nagrał recenzję. Ta gra zmieniła moje życie. 10 na 10. Jezus! Co za los? No co mam? Przecież nie zmienię. Nawet tytułu mi głupio zmieniać teraz. No, trzeba to przyjąć na klatę. Ale nie wiem, jak w ogóle się wybronić przed taką sytuacją. Wygląda na to, że trzeba czekać przynajmniej, teraz trzeba będzie czekać dzień po premierze, żeby zobaczyć, co się pojawi w sklepie w momencie, kiedy ta gra trafi do sprzedaży. Ja nie jestem tego pewny, bo ja bardzo rzadko cokolwiek recenzuję. To jest chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy robię coś takiego samodzielnie. Ale no chyba nigdy nic takiego się nie przytrafiło do tej pory. Nic takiego się nie przytrafiło. Ja już miałem kilka recenzji, czy to różnego rodzaju seriali, czy gier. Piło wcześniej i no i to wszyscy żeśmy padli ofiarą tego. To, co Capcom tutaj zrobił, to jest kurwysyństwo takie. Ja wiem, jakby ta branża ma wiele grzechów. Wiele grzechów ta branża popełnia od wielu, wielu lat i wiemy, ale czegoś takiego. Przydałby się krach podobny, co był kiedyś. Jeszcze nie było. To jest przekroczenie granic. Ja nie wiem, czy w ogóle mamy jakieś... To jest przekroczenie. Oni przekroczyli już dawno z tymi mikrotransakcjami, że mikrotransakcje w grach, które są płatne, za którą płacisz pełną cenę. Ile oni teraz sobie życzą za grę? 400, 500? Ty trzeba mieć nasrane, żeby tyle wydać i oni jeszcze sobie życzą więcej nad tym pieniędzy? Pojebało? Kogoś? Granice w tej branży. Już powiedziałem, ja nie powinienem być zdziwiony, ale jestem. Jestem zdziwiony, że taki przekręt dostał tutaj. Że taki przekręt się wydarzył. 39%. Rany boskie. No dobrze, tu są jakieś recenzje? W większości negatywne, rzecz jasna. Hej Capcom, możecie... Nie. O Boże. Możecie kupić dobrą recenzję za $1.99. Aha, w sensie od tutaj, od ludzi. No bo nie, u mnie dostali za darmo dobrą ocenę. Czy są jakieś... Nie, no, DLC, jak chcecie dobrą ocenę, no to DLC możecie kupić. Polski, żebym nie musiał tego tłumaczyć? Język. Twoje języki. Musiałbym zmienić moje języki. Patrz. Na polski. Zobaczymy, co Polacy piszą. No to też kurwa, ty nie, zaznaczył Polaków? Nie może zaznaczyć. No, dokładnie. Wiesz co? Mówię. Chcesz, żeby coś się zmieniło? To po pierwsze, kupuj dobre gry. Kupuj takie, które w chuja cię ktoś nie robi. Nie rób preorderów. I w sumie wiesz co? Naprawdę, gier jest tyle. Chłopie, nie mam PS5. Chyba pierwszy raz nie kupiłem konsoli nowej generacji. Mam PSX-a. Mam PS1. Tak, to jest to samo, ale jest mniejsza wersja. Mam PS2. Fat. Mam PS3. Fat. 80 giga, na którym jeszcze chodzą gry z PSX-a, z PS2, backward compatible. Mam PS4 miałem, PS4 sprzedałem, PS4 Pro kupiłem jak wyszło, a PS5 mam w dupie. Z mojej perspektywy to jest za mały przeskok i nie ma na tyle dużo gier, albo przynajmniej nie ma takiej gry, dla której bym chciał kupić całą konsolę za kilka koła. W dupę niech mnie pocałują. Wolałem sobie kupić jedną kamerkę, drugą kamerkę, mikrofony, żeby dla was robić jakieś lepsze materiały, czy też żeby jakieś streamy IRL można było sobie porobić. Niż wydawać na konsolę, która nie jest potrzebna, bo gier jest tyle. Na PS4 jest tyle gier, w których ja jeszcze nigdy nie grałem. I mam tyle gier, chociażby z PS Plusa. Mam jeszcze tyle gier, które są bardziej takie nostalgiczne, jakieś oldschoolowe, tak? Czyli jeszcze takie, które są, nie wiem, zremasterowane jakieś gry z starszych platform. Jakieś klasyki. Pokroju... Siphon Tilter, czemu nie? Legend of Mana, jedna z moich ulubionych gier wszechczasów. Harvest Moon Back to Nature. Jak trzeba, to sobie Soulsy odpalę. Bloodborne na pierwsze przejście trzeba zrobić.
Serio, nie trzeba nowych gier kupować. Jest kilka tytułów, które chętnie bym sobie zagrał i byłoby potrzebne PS5. Jednym z tych tytułów myślałem, że może będzie Dragon's Dogma 2, bo bardzo mi się podobała jedynka. Z tym, że ja nie jestem pierdolnięty. Bo po pierwsze, nie kupię ci konsoli dla jednej gry, która jeszcze nie wyszła. Dwa, nie kupuję w preorderach. Oh, fuck. Polacy nic nie piszą, bo nie ma polskiej wersji językowej, więc Polacy nie mają prawa wypowiadać się po polsku w tej grze. No i też wchodzę na dzień dobry i mówię, i ktoś mi mówi, ej, nie ma co kupować Dragon Dogmy, bo nie ma polskiej wersji językowej. No nie jest, ja oczywiście wściekły siadłem, się wkurzyłem. To, że ta gra nie ma polskiej wersji językowej, to jest obecnie najmniejszy problem. Nawiązanie do tonącego statku jest trafne. Ktoś wsiada na statek, który tonie, bo tak wygląda Dragon Dogma w tej chwili, i mówi, ej, krzesła na tym statku są niewygodne. To jest najmniejszy problem w tej sytuacji, więc ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić, no. No, dobra gra. No, nawet tutaj ludzie w pozytywnej recenzji piszą, że coś z optymalizacją jest nie tak. 3070 i chodzi źle. Produkt zwrócony, lol. Klasyczna dobra Dragon Dogma z tym dodatkiem, że nie działa. Ja nie mogę. To ludzie są wściekli. No, ja podejrzewam, że te informacje dotyczące osiągnięć gry są zasadne i że ludzie piszą autentycznie, ale wszyscy są tak wściekli, że mogą tam trochę przesadzać z tymi cenami optymalizacji. Ja poczekam na Digital Foundry i zobaczymy sobie. No nie, no właśnie problem jest z optymalizacją. Sam byłem świadkiem tej optymalizacji, to nie jest kwestia jednej osoby. No gościu, jeśli gra się crashuje na kreatorze postaci, to coś jest nie tak. Nawet przy wyłączonych wszystkich jakichś tam ulepszeniach, że nawet postacie tak graficznie są zdowngrade'owane, że wyglądają jak z plasteliny. Jaka tam się ocena pojawi? Ja raczej już nie będę nic mówił o tej grze, nie będę jej pokazywał. Po tym, co zrobili, to już jest... Gdybym dalej próbował... Planowałem zrobić taką serię z tej gry, w której sobie chodzę po świecie, pokazuję go i opowiadam różne historie, takie tradycyjne, do położenia. Nie? Szczerze mówiąc, to zacząłem sobie... Nawet liczyłem na to, że po premierze będzie jakiś patch, który pozwoli wystartować nową grę. Tam nie ma nowej gry. Nie? I myślę sobie, dlaczego nie ma nowej gry w tej grze? Że w porządku, że rozumiem, że nie można kasować save'ów, że ważne jest to, żebyś tam podejmował decyzję, żebyś ponosił ich konsekwencje, spoko, ale dlaczego nie można zacząć gry od nowa? A się okazuje, że nie mogą, jak chcesz zacząć gry od nowa, to podobno musisz zapłacić. No. Zewnątrz gry tego nie ma. To jest... Musisz zapłacić, żeby od nowa grę. Czegoś takiego jeszcze nie było, nie? O, rany boskie. Nie będę Państwu już powtarzał, bo wiem, że pojawiają się nowe osoby na streamie i są zdziwione moimi opowieściami. To już na YouTubie będziecie musieli sobie obejrzeć od początku do końca. No, ale to jest to, że patologia jest w branży, to jest jedna historia. Ale to, co się wydarzyło tutaj, to przekracza wszelkie patologie, które do tej pory miały miejsce. Albo ja głupi jestem i to się dzieje cały raz, a ja za rzadko robię recenzję, żeby się zorientować, że coś takiego się dzieje. No, najwyraźniej. Ale gdyby to się działo nagminnie, to by inni recenzenci, do których ja mam szacunek osobiście i których oglądam na YouTubie, też by ostrzegali, że coś takiego się może wydarzyć. To jest Capcom, no. To jest cały Capcom, tak. Kurde. To jest też z jednej strony żal mi ludzi, którzy robili tę grę. Bo miałem wrażenie, czytając tam różne takie wypowiedzi deweloperów, że oni podchodzili z sercem bardzo do tej produkcji. No, ale wydawca to wydawca. I te wszystkie płatności, to jestem na 100% pewny, tak, że to jest pomysł wydawcy. Trzeba wszystko na maksa. Może będą się próbować jakoś ratować i przepraszać po tym. To mamy do czynienia z taką sytuacją, że przegnijmy na maksa, no i potem ewentualnie będziemy prostować, no bo nie potrafię sobie wyobrazić nic innego. Ja nie wierzę, serio, ja wam powiem coś takiego. Wiecie co? Ja wam powiem coś takiego. Może to będzie samolubne z mojej strony, ale wiecie co? Jeśli macie ochotę kupić jakąś gierkę, to lepiej dać donate'a, złożyć się w donate'cie dla na przykład jakiegoś streamera, niekoniecznie mówię teraz o sobie, tylko streamera, którego lubisz oglądać, złożyć się na gierkę, niech on kupi, niech on pogra i wtedy będziesz wiedzieć, kurwa, warto kupić ewentualnie. I generalnie dzięki temu będzie kupiona tylko jedna kopia, a kilkaset, czy tam nawet i parę tysięcy osób będzie wiedziało, czy warto kupić, czy nie. I zobacz, ile kurwa pieniędzy będzie oszczędzone. Wydajesz powiedzmy 2 czy 3 stówy zamiast razy 1000, nie? No to wyobraź sobie, 300 tysięcy mogliby zarobić, no nie? A nie 300 złotych. Żeby ktokolwiek kupił tę grę teraz. I nie polecam jej kupować w takim stanie, w sensie, raz, że optymalizacja, jeżeli faktycznie jest problemem, no to nie ma o czym mówić, to nikt nie kupi źle zoptymalizowanej gry, ale jeżeli faktycznie mikropłatności pozwalają obejść wszystko, co usuwa mikrotransakcje, no to też kompletnie bez sensu. To grasz sobie w grę i to jest jakby poczucie takiego... Że... Ale wiesz, najlepiej to ty ściągasz sobie moda, wyłączasz te jebane mikrotransakcje i grasz kurwa offline i wypierdalaj Capcom, nie? I co oni mogą ci zrobić? Niech ty w dupę pozwoli, to jest twoja gra. Zapłaciłeś za nią. Że nie masz wrażenia, że ta gra od początku do końca została zrobiona w ten sposób? Po to, żeby była hardkorowa, tylko że ona została... Została zrobiona tak, żeby ją jak najbardziej zmonetyzować. Mikrotransakcje, wychodzisz z założenia, że ta gra jest taka hardkorowa, dlatego żeby zachęcić cię do mikrotransakcji. Ja nie jestem do końca pewny, jak jest. Bo w samej grze będąc, przed premierą... Szczerze? Nie, dobra. Teraz tak, jeśli miałbym być fair, to trzeba spojrzeć na to, jak wyglądała pierwsza część. A w pierwszej części, o ile dobrze pamiętam, też nie mogłeś zrobić jakby drugiej postaci, drugiego jakiegoś save'a.
Miałeś tylko jedno miejsce, o ile dobrze pamiętam. I też było tak, że nie można było gdzieś tam się cofnąć jakoś, że to jakoś autosejwowało ci. I też, żeby musiałeś odblokować możliwość teleportacji i coś tam było trzeba używać, żebyś w ogóle mógł i tylko w konkretnych miejscach. Przed tymi mikrotransakcjami miałem poczucie, że kurde, ten poziom trudności jest naprawdę wymagający i daje kopa i daje dużo satysfakcji, jak się przeskoczy. Ale teraz zaczynam się zastanawiać, może ten poziom trudności nie jest dlatego, że deweloperzy mieli taki pomysł, tylko że uznali, że będą mogli sprzedać mikrotransakcje dzięki temu. Serio, dlatego ja właśnie dlatego mówię, lepiej zainwestować takiego karionera, niech on kupi grę, będzie powiedzmy zebrane na to, że jest to w tym celu, kupujesz ten tytuł, gramy, prawda, wy oglądacie i dochodzimy do jakichś wniosków, czy to było w ogóle warte. I w tym momencie nie ma to jakiegoś takiego negatywnego efektu na portfel wszystkich, aż taki, bo wyobraź sobie, że gra kosztuje 300 wy i 300 osób się zrzuca na to, 300 osób ogląda stream, tak? To tak jakby każdy złotówkę zapłacił za tę grę i zaoszczędził, bo widzi, że na przykład gówno i a dobrze, kurwa, tylko złotówkę wydałem, no nie? Czy coś. I nie mam pojęcia. I to zupełnie inaczej się na to patrzy. Teraz się na to patrzy, na ten hardkorowy poziom trudności, patrzy się jak na haracz. Że jeżeli chcesz grę na normalnym poziomie trudności, to musisz zapłacić. To nie jest pazerność deweloperów, to jest pazerność wydawcy. Nie używajmy tutaj zwrotu, deweloperzy to są ci, którzy zrobili tę grę. I ja bym, raczej bym ich nie obwiniał. Znaczy nie mam żadnych podstaw, żeby ich obwiniać. Obwiniałbym Capcom tylko i wyłącznie. Przejrzymy sobie internety później i zobaczymy jak... Powiem tak, nawet gdyby deweloper coś takiego chciał zrobić, to mimo wszystko Capcom się pod tym podpisał, podbił pieczątkę, że tak, my się na to godzimy, że my tego chcemy. Jak wypadli inni recenzenci, co teraz nagrywają, co teraz mówią. Zresztą właściwie to nawet wrzucę przeglądarkę i sobie zobaczymy, czy się pojawiły jakieś sprostowania. Dragon Dogma, recenzja RPG z otwartym światem, jak jeszcze nie graliście. To się zgadza, a to jest oczywiście wczorajsza recenzja. Tak, to w taką grę, żeście jeszcze nie grali. Takiej akcji jeszcze nie było. 7 na 10 to jest... Okej, to jest niższa recenzja niż ja, niższa ocena niż ja, ale to nie wiedział. Dragon Dogma, pierwsze wrażenia, Rojo. Pewnie też mu, kurde, zaraz ktoś na niego... A nie, on chyba po prostu grał w ogóle, nie recenzował tego. Tutaj, tak raz zmieniło moje życie, jakiś Maciaszek, kurde, 10 na 10. Jezus, no tu jest coś. To Asmongold akurat. No sobie odpalę go, zobaczymy co on... Czy to są... Bo to teraz tak, jako że to jest bardzo bieżąca sytuacja, która się rozwija. Wszyscy po prostu wstają rano w tej strefie europejskiej i nie wierzą, co się wydarzyło tutaj. Wszyscy recenzenci. No, microtransactions. What are people talking about? Very quick context. People seem to be review bombing Dragon's Dogma 2 on Steam because of performance issues, but also because of some microtransaction features that weren't made clear before. For example, you cannot make a new character in this game. And due to the way the server works, you can't... To jest, nie możesz stworzyć nowej postaci. Naprawdę, to akurat taka opcja, nawet w tej hardkorowej wersji wydawało mi się przegięciem, ale byłem pewny, że to dodadzą po premierze. Dlatego wczoraj odpaliłem grę i byłem zdziwiony, że ta opcja się nie pojawiła. Jak już zaczniesz grę... To jest w ogóle idiotyczne, to jest kurwa idiotyczne, że nie możesz zrobić nowej postaci. To tak jakby to, co technologicznie nie są w stanie czegoś takiego ogarnąć, że postać masz inną? Chcecie mi powiedzieć, że do tej pory nie było żadnych gier, żeby można było zrobić więcej postaci? Nawet ileś tam slotów na postaci? To musisz... O ile pamiętam, nie, czekaj. O ile mnie pamięć nie myli, w Dragon's Dogma Dark Arisen, jak grałem, to miałeś chyba 3 sloty na postacie. O ile dobrze pamiętam. To powinno być akurat, jeżeli chcesz kasować save i zacząć od nowa, powinieneś mieć tę opcję. A nie masz tej opcji. Myślałem, że to jest jakieś niedopatrzenie i że to się pojawi prędzej czy później. A tu się okazuje, że nie dali tej opcji, bo można ją przecież sprzedać dodatkowo. Delete your save file to start over with a new character. You get one character. And if you want to change how they look, it costs $1.99. Żeby wszystko było jasne, kosztuje to też chyba 500 RCP. To jest taka dodatkowa waluta, która jest związana z wymianą postaci między graczami, czyli taką formą wykorzystywania tych podwładnych. I można to zrobić w grze. Jest taki sklepik, w którym to się kupuje. Normalnie za walutę w grze, więc to można zrobić. Mówiłem o tym na początku. Ale to mało kto wie w ogóle, że jest taka książka do kupienia, do zmiany postaci. You can only have one character, you cannot delete your character and have to... Nie można usunąć postaci. Ja też spieprzyłem postać na początku i przez 56 godzin grałem niedorobioną postacią. Zorientowałem się po godzinie gry i już nie mogłem skasować. I szukałem save'ów. No, myślałem, że nie mogę znaleźć tych save'ów, bo mój Dosa 11 i go nie ogarniam. Ale nie, one są tak kurwa ukryte, że ich nie znajdziesz. No, nie możesz skasować. Więc jest za mało informacji przy kreatorze postaci, więc ten błąd... A na PC, ale czekaj, no i też... I teraz pytanie jest, czemu nie można skasować? Jeśli jest safe robiony na twoim kompie, to mógłbyś gdzieś w dokumentach znaleźć to, ale jakimś cudem nie możesz tego znaleźć. Zupełnie jakby tylko safe był u nich na serwerze i tylko miałbyś jeden slot przeznaczony celowo, jakbyś, żebyś mógł wykupić co najwyżej, nie?
jest duża szansa, że każdy ten błąd popełni. No i ostatecznie nie możesz tego cofnąć. Musisz zapłacić za to. O, ja cię kręcę. Jak oni uznali? Kto tam? Jakby, ja rozumiem chciwość wydawców, ale że oni uznali, że to przejdzie? Że akurat to rozwiązanie spoko, że ludzie to zaakceptują, że nie zauważą? Can you buy this more than one time? Because like for example with Granblue Fantasy, they did something like this, but it was like a one-time buy. It was like a dollar. So you can't delete a character? That's crazy. Overall, I've enjoyed the game, but I think that any time that a single-player game has microtransaction, it's bad. There's no nuance or complexity to it. Tak, słuchaj. Tak jak kiedyś, zobacz, wiecie, jak chcesz ugotować żabę, nie wrzucasz jej od razu do wrzątku, tylko powoli podnosisz temperaturę. W jaki sposób wydawcy powoli podnosili temperaturę i gotowali ci jak pieprzoną żabę? Dodając mikrotransakcje i mówiąc, ej, to opcjonalne, to tylko kosmetyki, nie wpływa to na rozgrywkę. To tylko kolor, ubrania, to tylko jakieś inne, nic to nie zmienia. A teraz kurwa jebany teleport, to już nie, to wpływa na rozgrywkę do jasnej cholery. To, że nie możesz postaci zmienić, usunąć, to wpływa na rozgrywkę. Mówię, to jest gotowanie ciebie w tym pieprzonym garnku. I ludzie się na to godzą, dlatego cały czas to granice przesuwają. Bo gracze to są skończeni debile, którzy nie mają granic, a jak mają jakąś granicę, to na pieprzonym piasku. Gdzie wystarczy podmuch wiatru i ta granica już jest przesunięta. No nie dziwię się, no. Was Mongol dobrze mówi, no. To jest nasz chłopak, to jest gracz, kurde. Więc no jest to rzeźnia. Jest to rzeźnia i myślę, że przez długi czas będzie się o tym mówiło. O tym, jak recenzenci zostali zrobieni w konia, jak gracze, którzy dokonali preorderów, zostali zrobieni w konia. Tyle tylko, że no gracz może oddać grę i odzyskać pieniądze, to nie jest problem. A co ma taki zrobić recenzent? Ja wczoraj siedziałem nad tą recenzją 6 godzin, tylko wczoraj. Plus 56 godzin spędzonych w grze, nie? No wiadomo, że czas spędzony w grze to jest... Yo. 6 godzin tylko, to oj rok, gdybyś ty wiedział po ile ja godzin nad ja jednym filmem siedzę, to kurde, to teraz przynajmniej czuję się, koszulki, lumpeks, usprawiedliwiony w sytuacji, kiedy montuję i dużo czasu mi zajmuje, bo widzę, że więcej energii wkładam w to niż nie jedni. Przyjemność, gra się też dla przyjemności, ale ostatecznie poświęciłem 62 godziny na to, żeby przygotować ten materiał i ten materiał w zasadzie się nadaje do wywalenia, do kosza. I ja go nie wywalę, no bo przecież kurde, no, ale 62 godziny, które mogę poświęcić na coś innego pewnie. Pewnie i tak bym grał, bo to jest dobra gra taka sama w sobie, ale no jest to takie, jakbym wiedział, że będą takie mikrotransakcje, to bym się nawet za to nie zabierał, po prostu, od początku do końca. Więc to jest kolejny dowód na to, żeby nie robić tak recenzji, żeby się tym nie zajmować, bo to nie jest dobra rzecz. No, więc podejrzewam, że pojawi się więcej z takich sprostowań. No i nie, ja powiedziałem, że to jest 10 na 10 i trzymam się tego 10 na 10, bo mi się spodobał ten poziom trudności, ale się okazuje, że ten poziom trudności to jest po to, żebyście płacili za to. No. Kurde, niebywałe. Niebywała historia. Tak czy inaczej, na dniach będziemy się przeglądali. Piękne, cudowne. Jeszcze jedna rzecz na koniec tego materiału, bo odpaliliśmy teraz grę, żeby sprawdzić, w ilu klatkach chodzi w mieście. Ja wychodziłem z założenia, że chodzi bardzo dobrze. Bo ja zrobię recenzję. Słuchajcie, ja myślę, że zrobię recenzję. Ładnie się ubiorę i zatytułuję. Dlaczego Dragon's Dogma 2 to arcydzieło 12 na 10 recenzja? Dlatego najwyraźniej spadała ilość klatek w mieście do 50 na sekundę. Ja byłem przekonany, że chodzi jak złoto cały czas. I to mnie widzowie mnie złapali po prostu za rękę na gorącym uczynku. Do 40 nawet spadało. Dobrze, no już koryguję. Więc na to wygląda, że ślepy jestem. Wydaje mi się, że chodziło płynnie w tym mieście, ale nie chodziło. Więc nie jestem bez winy w tej całej recenzji. No. Więc też posypuję tu trochę głowę popiołem. Nie. W tej sytuacji. Gościu, nie clickbait, tylko sarkazm. Zobaczysz, cała recenzja będę mówić, jaka ona jest fantastyczna i czemu. Na przykład powiem. Powodem czemu Dragon's Dogma Dark... Dlaczego Dragon's Dogma 2 to arcydzieło 12 na 10 to, że gra się crashuje przy kreatorze postaci. Tak to marnuje człowiek czas, nawet i po kilka godzin, na stworzenie postaci, która mu będzie pasować, a tak nie masz czasu tego zrobić, bo jeśli będziesz za dużo czasu marnować, poświęcić na to na przykład 5 minut, no to ci się gra skraszuje i nie stworzysz tej postaci, musisz od nowa, więc musisz bardzo szybko stworzyć postać i dzięki temu nie marnujesz czasu na ten kreator, więc dlatego gra jest 12 na 10, rozumiesz? Mikrotransakcje, płacenie w postaci mikrotransakcji za teleport. Myślę, że to jest świetne rozwiązanie, ponieważ w rzeczywistości też musisz płacić mikrotransakcje za teleport. Na przykład jak chcesz się dostać z punktu A do punktu B, musisz iść na przystanek, wsiąść w autobus i kupić bilet. I trzeba za to zapłacić. Więc bardzo fajnie, że to jest bardziej realistyczne, jak mikrotransakcje w grze masz. Widzisz, kurwa, realizm. Kurwa, ciekawe ile osób będzie się pultać, chłopie.
Ale kurwa, już mam tak, w głowie to. Jeżeli u mnie to spada nagrać do 40 klatek w mieście, no to... Dobra, no no. No to jeżeli ktoś ma słabszy sprzęt, to spada jeszcze. O, i po... O, o, o. Spadki klatek i płynności, kiedy jesteś w mieście. Bardzo... Jest to... Jakby to powiedzieć... Kolejny powód, czemu Dragon's Dogma 2 to jest świetna gra, 12 na 10, to to, że są spadki klatek w mieście. No, chłopie, jakby to ułożyć w słowa teraz. Dzięki temu masz więcej czasu na podziwianie tego miasta, ponieważ jest to bardziej doświadczenie filmowe. Bo w filmie masz na przykład 24 klatki i to jest takie bardziej filmowe doświadczenie. I dzięki temu możesz bardziej doświadczać realizmu. Bo możesz się skupić na poszczególnych klatkach pejzażu, który widzisz. Tak jakbyś robił zdjęcia oczami. Rozumiesz? Jeszcze bardziej. Żeby wszystko było jasne, kiedy nagrywam recenzję, chyba tam jest... Nie. Gościu, nie. Większa imersja, nie. O, jest większa imersja, ponieważ jest to bardziej doświadczenie kinowe. Czujesz się, jakbyś był w kinie. A jeśli chodzi, ty mówisz, że 30 FPS-ów. Nie. 24 klatki na sekundę i tu chodzi o to, że ruch wtedy płynny w miarę, że ruch widzisz. Rozumiesz? A jest różnica między 30 a 60. Jesteś w stanie zaobserwować. Jest lepsza płynność. Oko się też tak nie męczy. Jeśli jest 30, to trochę oczki się, czy się bardziej męczą niż jak jest 60, bo jest to bardziej płynne. Widziane, jasno. Że w mieście przycina. Ale nie wydawało mi się, że to jest raczej coś, że coś jest wczytywane w trakcie, a nie, że jest spadek klatek, bo tej utraty płynności nie widziałem. Natomiast no wyraźnie jest ten spadek płynności. Może w walce bym to zobaczył, no w mieście się tam za dużo nie dzieje. No niedobrze, tak czy inaczej. Niedobrze, że ja jestem ślepy, niedobrze, że gra jest źle zoptymalizowana i niedobrze, że są mikrotransakcje. Wszystko jest niedobrze. No. Wszystko jest dupę 12 na 10.